Gość kalejdoskopu. A naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Orzuch. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, myślę, że z pewnym uśmiechem na twarzy skomentuje pan wyniki ostatnich sondaży. Według sondażu CBOS-u na PiS chce głosować 26% ankietowanych, na Platformę 23%. Sondaż TVP Info odpowiednio PiS 34%, PO 32%. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości powołują się również na własne sondaże, gdzie ta różnica ma wynosić nawet 7%. Panie redaktorze, szanowni państwo, ktoś złośliwy czy nieprzychylny dla Prawa i Sprawiedliwości powiedziałby, że to jest w granicach błędu statystycznego. No bo rzeczywiście 2-3% to jeszcze może się natomiast ja powiem o faktach, dlatego że to, jak pan powiedział, słusznie zauważył, nie jedna sondażownia, tylko tu się powtarza już kolejny wynik innej sondażowni. Nieco metodologia badania jest inna w przypadku jednej i drugiej sondażowni. Natomiast badania nasze, te wewnętrzne, które prowadzimy na bieżąco, wskazują na te różnice nawet większe niż pan tutaj wymienił. Natomiast co o tym myślę? No utrwala się jednak tendencja. Nie jest to jakieś wychylenie jednorazowe, tylko tendencja spadku notowań Platformy Obywatelskiej oraz wzrostu notowań Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze należy do tego dodać, wydaje mi się, żeby być uczciwy, o fatalnych notowaniach rządu, czy też samego premiera Donalda Tuska. Notowania rządu tak niskie, no to niektórzy mówią, że były w czasie już schyłku AWS-u, czy później rządu SLD. No ale niektórzy mogą powiedzieć, do wyborów jeszcze mamy trochę czasu, premier pewnie ma coś w zanadrzu, mówi się o rekonstrukcji rządu, eksperci mówią, być może tak będzie, być może czwórka najbardziej kontrowersyjnych społecznie ministrów zostanie z rządu usunięta, zastąpiona nowymi. Także być może, że jeszcze przez ten czas do wyborów może się sporo zmienić. Podzielam pana zdanie, że ostatnim takim weryfikującym sondażem notowania to będą wybory i to na pewno do tego dojdzie. Natomiast co zrobi pan premier? To, co mu podpowiedzą PR-owcy w jego kancelarii zatrudnieni, bo ten przecież Ministerstwo Propagandy na dobrą sprawę jest. Natomiast różne zapowiedzi słyszeliśmy, panie rektorze, pana premiera, jazdy po kraju, spotkania z ludźmi. A ja ciągle wspominam do roku 2007, pierwszego exposé, kiedy to pan premier obiecywał gdzieś około 200 cudów dla Polaków i co się zdarzyło od tego czasu. Zobaczymy. Panie pośle, to jeszcze na jeden sondaż, czy też może wynik badań, właściwie byłoby powiedzieć, należałoby spojrzeć. Może być tak, że do tych następnych wyborów sporo Polaków nie pójdzie. Otóż według badań prowadzonych przez przede wszystkim naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, frekwencja w wyborach parlamentarnych tych przyszłych może być rzędu 40% bądź nawet niższa. To może oznaczać, że jednak wyborcy tracą zaufanie do polityków w ogóle, nie do poszczególnych partii? Tak, i nad tym naprawdę ubolewam, dlatego że pan tutaj powiedział o wyborach, o prognozach w 2015 roku. Proszę zauważyć, że we wszystkich wyborach w Polsce tendencja, jeśli chodzi o frekwencję, jest spadkowa. Ja się boję o frekwencję w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy też powiem w najważniejszych wyborach komunalnych, czyli samorządowych, ta frekwencja spada i obawiam się, że będzie jeszcze niższa. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Diagnoza tutaj ekspertów wydaje mi się jest prawidłowa z mojego punktu widzenia jako praktyka, pragmatyka. Muszę niestety powiedzieć, że jest kryzys, jeśli chodzi o zaufanie do osób sprawujących funkcje publiczne. Przecież gdybyśmy chcieli rozmawiać o naszym podwórku, o naszym pięknym Podkarpaciu, to tego, to co się dzieje w tej chwili, są namacalne dowody, powiedziałbym. Panie pośle, prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzuca Leszkowi Millerowi SLD doprowadzenie do upadku Stoczni Szczecińskiej. Premier były się broni. Mówi, za czasów rządów SLD stoczniowcom wypłacono pensje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powołano Stocznię Szczecińską Nowa. Wsparto ją pomocą publiczną, a polityka PiSu w latach sprawowania władzy doprowadziła, że jakby próba ratowania stoczni się nie udała. Co pan na to?
Powinny w każdej sytuacji, przede wszystkim tak istotnie jak generalnie upadek stoczni, przemysłu stoczniowego, powiem w ten sposób, mówić fakty, a nie emocje. Jeśli chodzi o pomoc publiczną za czasów rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, również mam na myśli pana premiera Leszka Millera, to wiemy, że nie było tak, jak on niestety to powiedział. To właśnie zaniechanie czy uniemożliwienie tej pomocy publicznej. Nie pamiętam dokładnie, jaki rząd wielkości, to było kilkadziesiąt na dobrą sprawę milionów złotych, doprowadziło do zapaści przemysłu stoczniowego. Mówmy generalnie o przemyśle stoczniowym, a później, jeśli chodzi o prywatyzację, tak zwaną próbę prywatyzacji, czy też słynny inwestor z Kataru. I też przypomnijmy, że to była niechęć w późniejszym czasie rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do udzielenia tej pomocy publicznej, tłumacząc niezgodnością z prawem unijnym. Natomiast przypomnijmy też o tym, że to rząd Niemiec czy rząd Francji wtedy tej pomocy publicznej swoim stoczniom udzielił i możemy mówić o rozwoju przemysłu stoczniowego w tej chwili, ale niestety nie w Polsce. Panie pośle, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na proponowane zmiany w prawie pracy? Protestują przeciwko nim trzy największe centrale związkowe. To przypomnijmy między innymi propozycja uelastycznienia czasu pracy, możliwość rozliczenia czasu pracy w okresie rocznym. Pracodawcy są za, związkowcy są przeciw. Panie redaktorze, powiem tak troszkę ironicznie. To jest wielki sukces rządu Platformy Obywatelskiej, gdyż udało mu się zjednoczyć wszystkie związki zawodowe i opozycję. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, patrzymy na to bardzo krytycznie, ale już też należy mówić o tym, co się zdarzyło przy forsowaniu wydłużenia wieku emerytalnego. I tutaj absolutnie popieramy związkowców tym. Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone z wyników głosowania w sprawie ustawy, zmiany ustawy likwidującej małe sądy? Szanowni Państwo, odpowiem w ten sposób. To o tym świadczą wyniki głosowania. Myśmy wypowiadali się i wypowiadamy się przeciwko demontażowi Polski lokalnej, tej Polski powiatowej, przeciwko likwidacji poszczególnych i kolejnych to instytucji. To trwa, bo popatrzmy na komisariaty policji, posterunki policji, czy też rejony energetyczne, rejony gazownicze, zapowiedź prokuratury, urzędów celnych, czy teraz likwidacja części zadań realizowanych przez stację sanepidu. My się temu sprzeciwiamy. Ale w sprawie sądów na przykład można też przyjąć pewien punkt widzenia, który prezentuje prezydent, który mówi, owszem, mam zastrzeżenia, ale to, co zrobiono, wprowadzając projekt obywatelski, to jest swego rodzaju sejmokracja i wyganianie diabła Belzebubem, czyli pewne psucie systemu stanowienia prawa w Polsce. Nie pierwszy raz takie dziwne stwierdzenie czy określenie pana prezydenta, bo tu idąc chyba za klasykiem, on powie o tym, nie chciałem, ale podpiszę tą ustawę. A co wzbraniało czy wzbrania pana prezydenta, a żeby wyjść z inicjatywą ustawodawczą? Przecież takie możliwości kancelaria prezydenta pan prezydent ma. Jeszcze jedna rzecz. Przy tej okazji trzeba dodać o konieczności głębokiej reformy szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa czy prokuratury, ale to pan prezydent może się też wykazać. Panie pośle, też na koniec krótko, co dalej powinno się stać w sprawie tak zwanej ustawy śmieciowej, sprawa opłat za odpady, śmieci, odprowadzanie tych śmieci przez gminy budzi sporo kontrowersji w Polsce lokalnej, tak ją nazwijmy, bo dotyka bezpośrednio nas. Pojawiają się nawet głosy, że tę ustawę trzeba dość gruntownie znowelizować. I tak właściwie swego rodzaju zamieszanie wokół tego aktu prawnego ciągle jakby jest. Mimo, że ma być wprowadzony w lipcu, a ten okres do wprowadzenia jednak był stosunkowo długi, bo trwał od zeszłego roku praktycznie. Bardzo długi. Natomiast tutaj pan poruszył bardzo ważny problem dotyczący funkcjonowania tych korporacji samorządowej. Od 2009 roku śledziłem losy prac legislacyjnych nad tą ustawą.
Jestem zdziwiony, zaszokowany wręcz, że korporacje samorządowe, te wszystkie związki ściągają składki, to wcale nie małe składki, od członków, czyli od poszczególnych samorządów, jednostek samorządowych. I od 2009 roku, od samego początku, te korporacje samorządowe, niby reprezentujące interes samorządów lokalnych, one opiniowały te projekty zmian, projekty ustawy pozytywnie. Byłem temu bardzo zdziwiony, dziwiłem się, że do tego doprowadzono. Natomiast do kwestii zasadniczej. W Szwecji bodajże taką ustawę, takie rozwiązania wprowadzano przez 17 czy przez 18 lat. U nas próbuje się to zrobić w przeciągu półtora roku czasu. Mówi się, że to jest wystarczający czas, ale uważam, że nie. Mówiono przy uzasadnieniach w odpowiedzi na moje pytania na posiedzeniach komisji sejmowych czy też trybuny sejmowej, że na przykład wyeliminowanie możliwości zlecenia w trybie bezprzetargowym podmiotowi spółce samorządowej jest niezgodne z prawem unijnym. To nie jest prawda, dlatego że takie rozwiązania są realizowane we Francji czy w Niemczech. Przestrzegałem przed możliwością czy niebezpieczeństwem zwrotu środków finansowych z perspektywy 2007-2013 w przypadku niezachowania tzw. trwałości projektów realizowanych przez gminy czy też przez podmioty samorządowe, które dotychczas zajmowały się sprawami śmieciowymi. Mówię o modernizacji na przykład wysypiska śmieci, budowie, rozbudowie, doposażeniu bazy na sortownie, czy też realizacji całej linii sortowniczych. Niestety twierdzono, i to mylnie twierdzono, wbrew temu, co mówi opinia Biura Analiz Sejmowych, że to nie będzie złamaniem właśnie zasady trwałości projektów. Obawiam się, i tego są potwierdzenia w tej chwili, że na rynek tak zwany śmieciowy, szczególnie w tej chwili na tym etapie na teren dużych miast, wchodzą podmioty zagraniczne. I gmina straci kontrolę nad sytuacją w zakresie odbioru czy też kosztów odbioru śmieci. Widzimy, jak wygląda w ogóle cena w tej chwili. Ustalane ceny, zostały ustalane w większości przed postępowaniem przetargowym. Później postępowanie przetargowe te ceny weryfikuje. Niestety w większości na ceny do góry. Przypadek tutaj na przykład Rzeszowa, gdzie mieszkańcy Rzeszowa, domków jednorodzinnych, będą ponad dwukrotnie płacić za śmieci, aniżeli to jest dotychczas. Musi to wszystko budzić bardzo głębokie, no jakieś tam nieufność musi wzbudzać. I to jest sygnalizowane nie tylko przez media, ale tak samo i niechętnie podchodzą samorządy. Przypomnę, że w Trybunale Konstytucyjnym jest skarga blisko 1000 samorządów. Uważam, że konieczność zmiany tej ustawy za sprawę podstawową. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, to pokaże czas, ale jedno wydaje się pewne, że na pewno sprawa tej ustawy jeszcze będzie przez przynajmniej najbliższe tygodnie, jeśli nie miesiące. Skutki tej ustawy doprowadzą do sytuacji takiej, że około 30% samorządowców pochodzących z wyboru bezpośredniego, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, z tego powodu może pożegnać się ze stanowiskiem w najbliższych wyborach. I tu wracamy do wyborczych perspektyw, o których mówiliśmy na początku, ale to może temat na zupełnie inną dyskusję. Już nie dzisiaj. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę, natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Orzuk był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego dnia. A po godzinie 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.